będziemy starali się ten proces, żeby był najbardziej elitarny i wysegregować najlepsze dziewczyny, które będą akurat dostępne, by reprezentować nasz kraj na uniwersjadzie. Po długiej przerwie jedziemy tam po to, nie po to, żeby podróżować, tylko po to, żeby wygrywać, żeby siatkówka sprawiała przyjemność, a zarazem, żebyśmy mogli spokojnie grać jak najlepiej i piąć się powoli w szczebelkach, żeby jak najwyższe miejsce zdobyć. Jesteśmy jeszcze w trakcie przygotowania całego makrocyklu, na którym będziemy pracować i przygotowywać cały zespół do startu na uniwersjadzie. W związku z tym na dzień dzisiejszy trudno nam powiedzieć o sparingach, o meczach kontrolnych i o okresie przygotowawczym. Na pewno będziemy starali się, żeby on zoptymalizować go na tyle, żeby dziewczyny były przygotowane w 100% do tego, żeby godnie reprezentować nasz kraj na tak wielkiej imprezie, jaką jest uniwersjada. Pamiętajmy, siatkówka to sport narodowy Polaków, w związku z tym na pewno będziemy bacznie obserwowani przez naszych rodaków i na pewno będziemy się starali, żeby przysporzyć im jak najwięcej radości tam na miejscu w uniwersytecie.